Witajcie kochani, dzisiaj widzicie czarnuszki znalezione w Katowicach na stacji PKP. W każdym razie to nie jest tak, że szukam specjalnie strapek, to po prostu tak natrafiłam przypadkowo i tyle, a zresztą winy się tłumaczy. Zakupiłam 3 sztuki, 7 numer, 8, 32. Nie miałam możliwości wyboru. Carrefour Express na stacji PKP w Katowicach. Bardzo się cieszę, czarna wersja. Jeśli będę miała przynajmniej dwie wersje kolorystyczne, a najlepiej 3, wtedy zrobię kontra jakiś kolorek. Czarny kontra jakiś tam. Na przykład żółty albo różowy, albo te trzy. A teraz tak, 3 sztuczki na razie na próbkę czarnuszkę spróbujemy. Po połowie strapałam, a tutaj troszkę się zakolpowałam, więcej troszkę niż połowę strapałam, ale no nieważne. Mój wkład to jest 9 zł. Jak to dotrze na linię, się nie utworzyła w żadnej strapeczce, no to patrzę. Złoto. Nareszcie znaleziona. A pamiętam, że kiedy wystawiłam post, spytałam, czy ktoś widział czarną strapkę. Oczywiście było tak, że nie, ale ktoś tam powiedział, to znaczy napisał mi, że czy w ogóle taka istnieje, albo taka nie istnieje. A widzicie, jak zakładam na stronę jakastrapka.pl, to tam jest napisane, jakie są wersje kolorystyczne. No i jeżeli jest napisane, że czarna jest szczęśliwe linie, to znaczy, że one istnieją, to prawdopodobnie nie jest pomyłka na 99%, 0,9%. No na razie tutaj widzimy, że linia się nie utworzyła, a widzicie. A jednak po prostu znaleziona czarna wersja kolorystyczna, po prostu zobaczona i kupiona na Cito. A na Cito teraz jeszcze jest potrzebna wygrana. Jakakolwiek, aby była. Aby to fajnie tak się pokazały te linie. Okej. Okay. Dwa ostatnie symbole. Winogrono. Nope. No i sekwa. No i co? Nic nie mamy na 100 pro. I tutaj jeszcze jabłuszko. No dobra, po kontrolę to się przekona. ANQ. No niestety. Strapka z numerem 8. Czarnuszka kolejna. No i dobra, idziemy z tematem. Pik, dzwon. A i właśnie, to nie jest tak, że ja jeszcze po zdrabki do innych miejscowości, tylko jeszcze, żeby zwiedzać inne miejscowości. Przy okazji, jak mam czas, możliwość i pieniądze na przeznaczony budżet, wtedy kupuję przy okazji zdrabki. No, szkoda, żeby nie kupić, przetestować. No wiadomo, no, różne miejscowości padają wygrane w Polsce. No to i a czemu by nie dla mnie miała paść główna wygrana? To jest przy okazji zdrapki, co przy okazji. Jak nie kupię w innej miejscowości, nie będę płakała. Ale się powie, no szkoda, ale może następnym razem. Jabłko, pomarańczka i mamy Biedrona. I mamy linię. Super, strapeczka z numerem 8. Sprawdzę dla pewności, żeby was tutaj, kurczę, nie zmylić, bo ja tego nie lubię zmylać swoich widzów, innych kanałów. Cytrynka jest... Treflik jest i biedroneczka jest. No i spoko. No to drapiemy dalej, no. Oj, oj, oj. Klucze, klucze, klucze. Te kle. Korona. Nie ma korony. I księżyc. Nie ma. No to co? Serca nie było. Podkowy też. Gruchy też. Śliwy nie. Cytryna. Ja to zawsze coś przekapię, no niestety. Tutaj jabłuszko. No dobra, patrzę, co jest pod tę linią. Patrzymy. Trzy zyla pierwsze w czarnej wersji. D, D i drugie D. No i teraz już teraz nie po kolei, w sensie chronologicznie trafia, ale nie po kolei. Bo mamy już 32 numerek. No to co dalej? Księżyc. Nope, nie ma. Gwiazda. Ja rozumiem, że jeżeli ktoś nie lubi tak oglądać tych czasochłonnych drapinków, to zrozumie, jeżeli ktoś przewija czy coś. No trudno się mówi, no nie? Wisienka. Jabłuszko. A jeżeli ktoś ogląda od początku do końca, to jest mi niezmiernie miło. Cytryny nie ma. Korona istnieje. Tutaj jeszcze wysienki. Trzy ostatnie. Słoneczko. Słoneczko. I
dwie ostatnie. Arbus grucha. Arbus i grucha. I my tu coś nie widzimy wygranej, czy jest ISA. No dobra, podsumowanie jest takie, że to trzech razy sztuka. Trafiła się liczba. Liczba pokazuje sztuki wydrapane. Kwota, którą wygrałam, to są sztuki wydrapane. Czarnuszki zaliczone. Ja już sobie troszkę tych czarnuszek kupiłam, żeby były kontra jakiś jeszcze inny kolorek, albo te dwa kolorki. Także co, trzymajcie się cieplutko. Życzę Wam lepszych wyników w zdrapkach. I jeżeli ktoś, kto jest koneserem, zbieraczem, to życzę, żeby znalazł wszystkie wersje kolorystyczne, szczęśliwych i nie tylko. I nie strapek, różne wersje kolorystyczne. Ja to lubię testować, także no dla mnie to jest akurat istotne. Też no, są czarne, szczęśliwe linie. A dla kogoś, kto jest istotny, sama wygrana, no to wiadomo wtedy, że będzie się liczyło, aby wygrać tam wersję kolorystyczną, mało istotna. No w sumie prawda, chodzi o to, żeby tutaj wygrać. W każdym razie, tak się w ten sposób pocieszą, kiedy na przykład jest rapka przygrana, mówię, a potrafiłam, to zaliczyłam. Także co, moje ryzyko, moja zabawa, wasze nasze oglądanie. To cześć, pa!